nadchodzi czas festiwalu, czekamy na to cały rok, będzie się działo bardzo dużo, nie tylko w samym amfiteatrze, ofertę festiwalową Państwo już znacie, ale również dbamy o to od lat, żeby działo się na mieście. 31 maja, 2 czerwca, przypominam, piątek, niedziela. Co my mamy szczególnego? Oczywiście Aleje Polskiej Piosenki, przy której stoimy, trzy nowe gwiazdy piersi. Nie mają swojej gwiazdy jeszcze na rynku. Włodzimierz Korcz, Kuba Badach, wszystko przygotowane. W sobotę przed południem będziemy Państwa na to zapraszać. Myślę, że też fantastyczny koncert dla samych mieszkańców na opolskim rynku. Opole śpiewa przeboje. Więcej o tym powie pani Katarzyna Puma-Piasecka. Ja też ze swojej strony zapraszam. Wiem, że to się cieszy dużym powodzeniem, zainteresowaniem na odsłonięcie nowego muralu, muralu Michała Bajora. Właśnie się maluje, jest okazja do oglądnięcia, ale też okazja do spotkania z wybitnym artystą z Opola. Już na ścianie kamienicy przy ulicy Oleskiej 36 powstaje mural poświęcony wybitnemu opolaninowi artyście związanemu z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, ale również aktorowi Michałowi Bajorowi. Ten mural jest na ukończeniu i chciałbym tutaj zaprosić wszystkich mieszkańców i gości festiwalowych w sobotę 1 czerwca o godzinie 14:30 na uroczyste odsłonięcie tego dzieła. Dodam jeszcze, że autorką muralu jest artystka pani Natalia Rak, która tworzy monumentalne murale w różnych zakątkach świata. Na 16:30 zapraszamy na Most Groszowy, na taki happening, most festiwalowy. Wspólnie tutaj oczywiście z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Polskiego oraz Młodzieżowym Domem Kultury przygotowujemy performance związany ściśle oczywiście z polską muzyką, z festiwalem. Most zazwyczaj przybiera trochę inną formę, inny wystrój, dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie muzycznie i kolorowo. W sobotę, tak jak pan prezydent właśnie wspomniał, gwiazdy ja tylko usystematyzuję. O godzinie 11:00 w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki pojawi się nowa gwiazda, gwiazda zespołu piersi związanego i z naszym regionem i z miastem. O godzinie 12:00 swoją gwiazdę odsłoni kompozytor, aranżer, autor wielu festiwalowych przebojów Włodzimierz Korcz, a o godzinie 13:00 zapraszamy na odsłonięcie gwiazdy przez wokalistę, również kompozytora, aranżera i producenta muzycznego Kubę Badacha. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, a w niedzielę, może też o tym powiem, już na o godzinie 16:00 do 18:00 zapraszamy na retro dancing w wykonaniu DJ-a Michała Foga, wnuka Mieczysława Foga, który również zresztą swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki posiada. Także w klubu kawiarni Opo. Bardzo serdecznie zapraszamy. Na scenie na rynku zawsze o 18:00. W piątek zaczynamy koncertem jednego z czołowych artystów sceny hip-hopowej polskiej, Grubsona, artysty, który znany jest z eksperymentów muzycznych, lubi łączyć różne gatunki. Dodatkowo w tym roku obchodzi 20-lecie pracy artystycznej, jest w świetnej formie, więc zaczynamy hip-hopem w piątek. W sobotę koncert, o którym już pani naczelnik powiedziała jego tytuł, Opole śpiewa przeboje. Więcej o tym wydarzeniu powie pani Katarzyna Puma-Piasecka, która jest dyrektorem tego wydarzenia. Wystąpią na nim opolskie wokalistki, opolscy wokaliści z towarzyszeniem znanych naszych lokalnych instrumentalistów oraz chóru Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Wocial. 2 czerwca w niedzielę zainspirowaliśmy się powrotem do programu Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki koncertu Super Jedynek, bardzo lubianego koncertu. I Natalia Gosztyła, nasza lokalna wokalistka, wykona przeboje, które zostały wylansowane w poprzednich edycjach Super Jedynek. Zapraszamy serdecznie, 18:00 każdego dnia w trakcie trwania festiwalu, od piątku do niedzieli. Cieszę się, proszę Państwa, że 1 czerwca w Dniu Dziecka spotkamy się podczas festiwalu opolskiego na Rynku Opolskim, na koncercie pełnym pięknych brzmień naszych opolskich artystów. 1 czerwca usłyszymy Magdalenę Mekrzemień, Żanetę Plotnik, Jareckiego, Jarka Wasika. Oczywiście nie zabraknie brzmień gitarowych Krzysztofa Pumy-Piaseckiego. Girls on Fire z siłą kobiet i w przebojach
festiwalowych. Moja nuta również pojawi się na tym koncercie. Opolscy instrumentaliści, wielu naprawdę wspaniałych naszych również młodych artystów. Patrycja Błach w nowej odsłonie. Mogę tylko powiedzieć, że zrobimy, proszę Państwa, przegląd przez lata w wspaniałe Festiwalu Opolskiego Przeboje z pięknymi tekstami, z utworami, które nam się bardzo dobrze kojarzą i na pewno będziemy też rock and rollowo otwierać ten koncert. Pojedziemy razem muzycznym autostopem, a pomysł wziął się już z koncertu, który był realizowany, brałam w nim udział, zostałam zaproszona 11 lat temu. To jest też piękne takie wydarzenie dla nas, ponieważ dzień wcześniej, 31 maja, wraz z Gospel Family, który poprowadzę, występujemy podczas jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Michała Bajora. My zapraszamy jak co roku w sobotę i w niedzielę na opolski rynek, gdzie odbędzie się Kawiarenka z Gwiazdami. Kawiarenka z Gwiazdami, czyli spotkania z artystami polskiej sceny muzycznej, poprowadzą Maria Szabłowska i Jarosław Wasik. I w tym roku na pewno będzie można zobaczyć w Kawiarenkach z Gwiazdami wspominanego już wielokrotnie Michała Bajora, ale także ku naszej wielkiej radości przedstawicieli polskiej sceny kabaretowej, jako że wraca na scenę amfiteatru Kabareton i to są dwie pewne rzeczy, które się pojawią w Kawiarenkach. Na pewno będzie dużo fantastycznych rozmów, jak co roku. To jest wydarzenie, które cieszy się ogromną popularnością, dużo radości, dużo wzruszeń. I też jako muzeum w tym samym czasie zapraszamy Państwa na wystawę czasową do Muzeum Polskiej Piosenki. Wystawa nosi tytuł Preteksty. Preteksty to prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace powstały pod kierunkiem profesora Lecha Majewskiego i są to prace zaaranżowane graficznie, rękopisy tekstów piosenek, które muzeum ma w swoich zbiorach. To nie koniec festiwalowych atrakcji. Przez cały weekend na rynku będzie można obejrzeć oczywiście transmisję festiwalu, wziąć udział w konkursach, obejrzeć film prezentujący historię KFPP. Zapraszamy również do festiwalowej strefy zabawy, która pojawi się tutaj, gdzie będzie można zrobić sobie festiwalowe selfie i poczuć się jak prawdziwa gwiazda festiwalu. Pełny program wydarzeń jest dostępny już na stronie internetowej Miasta Opola. Ja również zapraszam do lektury festiwalowego magazynu Opolej. Który od dzisiaj jest kolportowany w mieście. Dodam, że współorganizatorami wydarzeń okołofestiwalowych jest Miasto Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Muzeum Polskiej Piosenki, Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki, TVP Rozrywka i Klubokawiarnia OPO. Serdecznie zapraszamy.